Perfekcyjny support. Takimi słowami opisałbym rolę oraz definicję postaci Marco. To jest wręcz człowiek pomoc. Przez lata był prawą ręką Białobrodego i w dodatku naczelnym lekarzem załogi, o którą dbał i się z nią zżył. Pomagał również naszemu sojuszowi Navano, więc w tym materiale o jednej z najbardziej pomocnych i lubianych postaci w serii. Zapraszam. Coś, z czego Marco chyba najbardziej słynie zaraz po jego ananasowej głowie, to Zoan Feniksa, którego jest posiadaczem. Nie dość, że ma on w ten sposób właściwości logi, bo jego ciało składa się z ognia, to jeszcze sam może się regenerować, leczyć innych, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to i zadać potężne obrażenia przeciwnikom przy pomocy swoich niebieskich ogni. Bardzo wielofunkcyjny owoc, który ma silną defensywę i ofensywę. A jeszcze nie zapominajmy o możliwości latania czy wiedzy medycznej Marco, która się przydaje. Można by powiedzieć, że Marco jest praktycznie nieśmiertelny, bo Feniks wedle mitów odradzał się nawet z popiołów. Więc czy byłego podwładnego Białobrodego da się zabić? Osobiście myślę, że tak. Gdyby go spiąć kamieniem morskim i na przykład przebić mieczem nasączonym haki prosto w jego serce, to raczej by tego nie przeżył. Ale to moje zdanie. Możecie napisać, co o tym sądzicie w komentarzach. Natomiast nie wolno Marco odebrać tego, że jest niezwykle silny. Na potwierdzenie tych słów warto sobie przypomnieć, że był w stanie przez pewien czas zdominować dwóch głównych oficerów Kaido, Queena i Kinga. Przy czym także warto pamiętać, że nasz lekarz ma potwierdzone zbrojenie i obserwacje. Nic dziwnego, że nagroda za jego głowę przekracza ponad miliard berry i nawet był w stanie wymieniać ciosy z Kizaru czy innymi admirałami na Marineford. Jak wspomniałem we wstępie, Marco jest niesamowicie pomocną postacią. Przez lata służył Białobrodemu i jego załodze jako lekarz, prawa ręka, dowódca czy strateg. Ogólnie miał vibe takiego starszego brata, który dbał o resztę. Po śmierci Białobrodego zaopiekował się jego rodzinną wioską i jej mieszkańcami. Pomógł również, jak wspomniałem wcześniej, naszemu sojuszowi przeciwko piratom Kaido podczas bitwy na Onigashimie. Generalnie Marco zawsze był dorany przy łóż, ale jaki jest sam Marco? Generalnie rzadko mogliśmy zobaczyć Marco wkurzonego. Przeważnie utrzymuje on stoicki spokój, nawet w kryzysowych sytuacjach. Chociaż zdarzy mu się wkurzyć pod wpływem emocji. Więc pomimo spokojnej maski jest bardzo emocjonalnym człowiekiem. W końcu płakał razem z resztą swoich kompanów po śmierci kapitana. Lub gdy widział, jak dobrze słomkowi siebie wspierają podczas bitwy na Wano, czy ze sobą współgrają jako drużyna, przypomniały mu się stare dobre czasy pod banderą Białobrodego, jak dobrze mu się spędzało czas z resztą dawnej załogi. Tak samo był giga wkurzony na Squado, gdy ten przebił Białobrodego na wylot swoim mieczem. Niemniej Marco przeważnie bywa uprzejmy do wszystkich. Można wręcz powiedzieć, że pod kątem emocjonalnym jest jedną z najbardziej zrównoważonych postaci w całym uniwersum. Potrafi zażartować, pośmiać się, lecz także być poważny, gdy wymaga tego sytuacja. I co chyba najważniejsze, dla jego postaci liczą się przede wszystkim więzy emocjonalne, co czyni go bezinteresownym, więc gdy bliski potrzebuje pomocy, jest na zawołanie. Zatem nic dziwnego, że Shanks i Marco darzą się olbrzymim szacunkiem. Mają trochę podobny styl bycia. Podsumowując, Marco wydaje się dosyć prosto napisany. Jednak moim zdaniem jest po prostu dużo bardziej poukładany psychicznie, gdzie reszta postaci w tym uniwersum to przeważnie psychopaci, wariaci, szaleńcy, postaci tragiczne, poszukiwacze przygód itd. itd. Chłop ma po prostu najzwyczajniejsze uczucia i emocje i nie jest żadną skrajnością. Oraz nie miał żadnych swoich tragicznych retrosów. Lecz już posiada pewien background przeżyć, z którym będzie musiał żyć do końca życia. Jak na przykład utrata swojego kapitana.
Zatem co dalej z Marco, co Oda dla niego planuje? Jest zbyt ważną postacią, by pominąć jego wątek. Za dużo w serii już się przywinął, by uznać, że w serii swoje już zrobił. Zwłaszcza, że moim zdaniem Marco chętnie by się zemścił na Teachu za wszystkie krzywdy. Plus na pewno jego historia ze wspomnianymi jeszcze pewnie nieraz się skrzyżuje. Ale co warto podkreślić, jakiś czas temu w mandze Weevil obronił rodzinną wioskę Białobrodego i został złapany przez marynarkę. Więc możliwe, że za jakiś czas Marco wyruszy z akcją ratunkową. Nie wiem po co jest wątek Weevila w mandze, ale może Marco da nam odpowiedź. Póki co jest nieudanym klonem Białobrodego. Niemniej pomijając kwestię zemsty na Czarnobrodym oraz potencjalne uratowanie Weevila, to chciałbym zobaczyć początki załogi Białobrodego i to, jak się on z Marco poznaje. Widzieliśmy powstanie załogi Big Mom czy Kaido, zatem chciałoby się zobaczyć, jak Białobrody stworzył swoją przybraną rodzinę. Także potencjalnie Pan Fenix ma jeszcze co robić w serii, a w ciemno można przypuszczać, że będzie on sojusznikiem Słomianych w finalnej wojnie i Oda o nim nie zapomni.